Yo, z tej strony Adox, witam was w kolejnym moim materiale i dzisiaj pokażę wam, jak zrobić amulet piekielnego ognia, z czym to się je i w ogóle jak od początku do końca, jak go zdobyć. Czemu on jest taki ważny i czym on się charakteryzuje? Dodaje on nam jedną więcej pasywkę niż możemy mieć maksymalnie włączone. Możemy mieć włączone maksymalnie 4 pasywki, a amulet sam w sobie może posiadać jakąś jedną pasywkę losowo wybieraną, generowaną. W tym przypadku to jest łucznictwo, czyli to działałoby tak, jakbym miał normalnie włączoną tą pasywkę łucznictwo, tylko że już nie muszę jej mieć włączonej, bo ona działa normalnie z amuletu. Co trzeba zrobić na początek, żeby zabrać się w ogóle za zbieranie materiałów do tego amuletu, żeby po prostu wykonać ten naszyjnik? Pierwsze co, musimy sobie iść odpalić mapę, iść sobie do aktu drugiego, do głównego miasta, pogadać sobie z kupcem Squirt tutaj obok teleportu, przejść sobie do zakładki różne i kupić sobie schemat na amulet piekielnego ognia, który kosztuje 5 milionów. Można również sobie kupić schemat na pierścień piekielnego ognia, ale on jest mniej opłacalny. Potem jak go kupimy, idziemy do rzemieślnika, klejnotów, biżuterii i patrzymy w biżuterii. Tutaj jak sobie weźmiemy pokaż wszystko na górze, to będziemy mogli sobie zobaczyć, że możemy sobie zrobić amulet zręczności, siły i inteligencji. Amulet piekielnego ognia. Tutaj mamy składniki, które są nam potrzebne. Co do składników, to zaraz. I tak. Co dalej? Musimy zebrać składniki, tak jak tam widzieliście, ale zanim zbierzemy składniki, musimy posiadać machiny inferialne, które możecie tutaj zauważyć w prawym dolnym rogu, mam je 4, no i 4 musimy posiadać. Pierwsza maszyna, machina czy maszyna? Będę machina, niech będzie machina. Pierwsza machina inferialna znajduje się w pierwszym akcie na polach niedoli, tutaj po lewej. Jest to machina żalu. Musimy znaleźć klucznika, zabić klucznika i dropnie nam właśnie ta machina inferialna żalu. Trzeba jeszcze zwrócić uwagę na to, że czym większy mamy poziom trudności włączony, w tym wypadku 1K10, tym większa szansa, że dropnie nam ta machina. Kiedyś dropiły klucze. I z tych kluczy się robiło machinę, teraz od razu machina wypada z klucznika, jest szybciej i wygodniej. W drugim akcie mamy oazę Dalgura i klucznik znajduje się, znaczy klucznik znajduje się w oazie Dalgura i mamy machinę z gnilizny. Dalej mamy trzeci akt i jest to kamienny fort, klucznik grozy, machina grozy. I ostatnia machina w czwartym akcie znajduje się na drugim poziomie ogrodów nadziei, ten klucznik, i jest to machina przerażenia. No i teraz musimy sobie polatać po tych wszystkich aktach i pozbierać te machiny. Musimy mieć szczęście, żeby klucznik nam dropnął machinę. I jeżeli klucznik nam dropnie machinę, to będziemy mogli sobie ją otworzyć. Pójdę na pierwszą lokację, żeby wam pokazać, jak to mniej więcej działa. Może szybko znajdę tego klucznika, jak nie, to... znaczy no przytnę po prostu. Okej, mamy już klucznika, biegnie za nami. Nie wiem, czemu nie ma strzałki fioletowej, powinna być strzałka fioletowa za nim. No ale to już mniejsza o to. Rozwala to chadziaństwo wszystko obok tutaj, żeby mnie to jeszcze nie zabiło, bo też może być tak, że mnie to zabije. Gdzie jest ten klucznik? Tutaj jest, widzicie, jest klucznik, on jest fioletowy. Odek się nazywa. O, jeszcze rip jest szybki. Znaczy szybko wstanę. Ile mu tam HP zostało? Malutko, żalu. No i ciekawe, czy dropnie nam machina. Dropnęła machina, elegancko, widzimy, inferialna machina żalu, podnosimy i tak trzeba poskakać po wszystkich innych aktach i pozbierać te machiny od tych kluczników. Jak już powiedziałem, machin i kluczników jest 4. Co dalej, jeżeli mamy te wszystkie machiny? Przechodzimy sobie do pierwszego aktu, jak tu elegancko już wskoczyliśmy. Idziemy sobie w prawo, mając wszystkie machiny w ekwipunku. I tutaj mamy takiego brata malchiarza, uzdrowiciela. Obok niego jest taki domek, musimy rozpierdzielić te drzwi. Na przykład możemy przytrzymać shift, żeby stać w miejscu i sobie strzelić. I rozwalić trzeba te drzwi i otwiera nam się przejście do domostwa heretyka. Jesteśmy tutaj w środku, no i normalnie otwieramy portale, jak w Diablo 2 się otwierało portale. Również poziom trudności ma znaczenie, jaki tutaj wybieramy, bo drop jest większy. Jesteśmy w krainie żalu, musimy to ubić i tak samo z innymi krainami. No tutaj już mamy drop, co nam dropnęło? Leoryka, leoryka i leoryka. Jak widzicie, 3 materiały, leoryka, wracamy, znowu tam idziemy i wchodzimy do kolejnej machiny. Tym razem to będzie machina przerażenia. Tu już mamy trochę trudniejszą, to jest chyba najtrudniejsza machina. Tu jest Diablo.
najkrócej mówiąc. Okej, okay, wszystko zabiliśmy. I co nam tutaj dropło? Dropnęło nam serce przerażenia, czyli to, czego miałem najmniej. Ale jak widzicie, o, też mi dropły 3, także bardzo fajnie będę mógł sobie zrobić 3 amulety. Prawdopodobnie, bo chyba jeden materiał jest potrzebny na jeden amulet. No i lecimy sobie do następnej machiny, którą będzie Kraina Zgnilizny. Okej, okay, szybko poszło. Przypominam, że to jest U10, czyli materiały dropią, jak widać, na razie po 3, tak? Chyba te też dropły 3. Tutaj dropnęła fiolka z gnilizny. No i mamy ostatnią machinę inferialną, machina grozy, którą też musimy rozwalić, tamte bossy, i również nam dropnie te 3 bożki powinny nam dropnąć. Okej, okay, mamy to, zabite 2. Złota, 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 złota. A ile tego grozy? Mamy 19, podniesiemy, mamy 20, mamy 21. No to elegancko, znowu 3 dropnęły. Wracamy do miasta i idziemy do naszego rzemieślnika klejnotów. Próbujemy zrobić sobie ten amulet. Rzemieślnik w pierwszym akcie jest tutaj na górze, przenieśli. I mamy wykonać biżuterię. Co nam tego potrzeba? Pierścień nam niepotrzebny, ale amulet zręczności. Jak widzicie, potrzeba właśnie materiały z jednej, jeszcze z jednej machiny, z drugiej, z trzeciej i czwartej, plus 10 zapomnianych dusz, czyli materiału odzyskiwanego z legendarnych przedmiotów. Zrobimy sobie 3 zręczności, niech będzie, i lecimy. Zrobiło nam 3 amulety. Pierwszy ma gniazdo, drugi ma gniazdo, trzeci ma gniazdo. Jak widzimy, tutaj są inne pasywki włączone. Tutaj mamy strzał wyborowy, pewny strzał i zasadzkę, ale statystyki tych przedmiotów są, no, jak widzimy, mierne, marne strasznie. Czyli no, rany nieudane. Ale już wiecie, jak zrobić te machiny. Także o to chodziło. No i co? No i to by było na tyle. Także jeżeli wam pomogłem i filmik się podobał, dajcie łapkę w górę, dajcie znać w komentarzach. Jeżeli chcecie być na bieżąco, subskrybujcie kanał. Zapraszam do polubienia Facebooka, fanpage na Facebooku, bo tam też informuję o różnych rzeczach, o streamach, o filmikach najnowszych. Na Twittera zapraszam, tam też również o tym samym informuję, co na Facebooku. No i naturalnie na Twitcha, na streamy. No, to by było na tyle. Dzięki za oglądanie materiału, mówi dla was Arox i yo, do następnego materiału.